No witamy Was bardzo serdecznie, wykopki w poszukiwaniu historii. Pochodzimy troszeczkę. Myślę, że to będzie dobra wyprawa, tak więc zapraszam do oglądania. O, zajnowiutki Firskars, ale nie mój, tylko kolegi. A ja mam dalej podciwego. Jakbym go wyczyścił, to ten zafle tak samo będzie wyglądał. No i tu jesteśmy wiadomo z Deusem. No i z Tesero. Tesoro. Pochodzimy po to, o takim to lesie. Coś tam wyjdzie, tu nie wyjdzie. Najważniejsza jest przygoda. No był sygnał w takim potoczku, ale to pierścień wiodący. Ale dwa razy kopnięcie Firskarsem i wystarczyło. Idziemy dalej. Sygnał 98 w Deusie, że żelastwo na takiej głębokości. No na jakieś może 10 cm. Jest jakaś moneta. A, to jest ten... Albo guzior. Nie, to jest moneta. Ten... Ta jedyneczka z 1800. Jednak to żeton Poczty Polskiej typu A. Kiedyś były takie w budkach telefonicznych. Trzeba było wrzucać, żeby zadzwonić. Był sygnał, jakaś plomba. Stara. Takie coś. No lipo. Takie coś miedziane, jakaś moneta. No i taki kawałeczek. Pewnie z zapalnika. Nie ma. Guziczek, ale coś ale tak na nim, jakby coś tak... Sam środek trafił, no. Że guzik był na środku. Coś na nim widnieje, ale nie wiadomo co. Tak się poczyści, to się zniszczeje się. To. Taki coś, nie wiem co to jest. Ale jest przepiękny, powiem wam. Do chodzenia. Nie wiem, takie coś dziwnego, ale powiem wam, już zaczynają komary gryźć. Już mi jeden upieprzył. Taka plomba, zaś mnie komar gryzie, no nie. Komary się zaczęły, powiem wam. Nie wiem, nie, to jest jakaś... Przyczyny się dowiemy. Nie, no jest jakaś napis dwójka. No takie dwójka coś, nie wiem. Takie coś, głęboko było, no. Malutki guziczek, widać granat gorający na nim. Taki cztero. Fajna znajdka. No ale jakby to była piaskowa ziemia, to by był idealny, a w tej ziemi tak. To jest kiepsko. Plomba fajna. Taki guzik z skrzywionym uchem, ale no jest metalowy. O, jest coś. Łopatka. Hak mundurowy. No zobaczymy, czy to jest pruski, czy jakiś polski. Ale to już w takim stanie. Kiepskim, tak leciutko potrzemy. Na głębokości, no troszeczkę był. Nie jestem w stanie tak rozpoznać, czy jest, gdzie jest orzeł. Nie, chyba ten. Nie, to jest ta korona pruska. Idziemy dalej. Jakaś monetka. Sieni, usieńka. Sprawdzimy co to jest, ale o, raczej to nie będzie nic takiego. Boratynka? Nie, to austriacka, to jedyneczka. Malutka.
Wow, niemiecka. Cesarstwo. Cesar. O, kurde, nie wiem, jak to powiedzieć. Cesarstwo niemieckie. Tak, tak. Półpodkowy. Pół szczęścia będzie. Takie paskudztwa. Pełno jest tego w lesie. Komary już też atakują, no ale jeszcze jest nawet spoko. Tych komarów może jeszcze jest 10% na 100. Tak jakiś guzior, nie wiadomo co to jest. Czy to kleszcz, kurde? Taki gruby jak Kononowicz, patrzcie się. Nie wiadomo. Guziorek, ale go przeszlifowałem łopatką. Mam nadzieję, że coś z niego będzie, zobaczymy. No to jest chyba ołowiany guzik. To nawet z niego nie było. Ale sprawdzimy. No, coś taki. Nie wiem. Trzypan. Zobaczymy. Czy coś z tego będzie, no takie coś, no. Jaki cywilny był guzik. Zobaczmy co to jest może teraz. Teraz spulchniło ziemię. Że teraz tego nie widać. Aha. Wykopane. Tu jesteś. No to jest jakiś guzior jest. Okrągły. Kaleson. Kalesoniak, no. Ja pierniczę tych. Ostatnio nawet takie miedziane poznajdowałem. Miedziuchy normalnie. Kurde. Ty... Takie tylko miedziane, ale ten jest chyba... Kalesonów to już mam chyba, ja nie ten wiem. Jest chyba ołowiany. Raczej nie ołowiany, tylko... Co to jest? Jakaś nitka chyba stalowo. Nie wiem, jakieś żelaza proszę. Ten jest chyba nie ten, tylko ten jest chyba, a, jak to się nazywa, no aluminiowy. No to siadło. Może on jest jakiś. Coś ołowianego. Nic nie widać tu takiego. Nie widzę, no kurde. Taki no. Guzik. Tak, widzisz orzełka, nie? O kurde. Tu jest w trawie. No to możesz filmować. Amerykański, ja tu większy znajdowałem. Raz większy. No ale to jest ten. Druga wojna? Oni dostawali po pierwszej wojnie światowej w odzieży. To jest po prostu, oni dostawali, jak skończyła się pierwsza wojna światowa, to do Polski dotarły transporty odzieży z Ameryki. No i dlatego te guziki amerykańskie możemy znaleźć na tym terenie Polski. Panie, takie sygnały są najlepsze. Podkowy pokazuje. Ale to... Zobaczymy co to jest. O nie, zaś kalesoniak jakiś. Ale jest. Do wszelkich guziczek. Stalowy. Oni tu na groszek niemiecki, bo groszek był aluminiowy. Ten niemiecki, ale... Widzisz, nawet napuchło. Takie tu wychodzą właśnie te guziory. Nic nie warte, monety tak samo. Jedynie coś, jakby było srebro, złoto, miedź, mosiąż, to jedynie coś takiego fajnego, ale tak to ciężko, co ciężko. Idziemy dalej. Taki. Stara droga, pierśnie biodące, no bywa. Ładny sygnał. Ale tak to jest. No to my się wzbogaciliśmy, mamy 2 złote. Ja mam tak z pół metra drutu miedzianego.
takie coś, plomba jakaś. Kula, na pewno nie z Mausera. Nie znam się na tym, bo mnie to nie interesuje. Tak więc takie coś. Z 49 roku, bo rand widać, Rzeczpospolita Polska, może zobaczyć sobie. To jest najlepiej, jak już sprawdzisz, wiesz, jak ci chrobocze, to już są ząbki. To już... No, no, no. Ale nie zawsze, bo ranty niektóre też miały. I ostatnio znalazłem ładną srebrną monetę. Jak tą popiemy guziczek już łysy. O, pozłacany był. To takie złote, kurwa, po bokach. Sprawdzimy. Nie, wiadomo. To chyba jest kula, no? Tak, tak. To będzie bo mauzerowska. Patrzcie na tego. No, ładny. Niby taki, ale z niego już nic nie będzie. Zaś guziczek w takim stanie fatalnym. I takie coś. A jeszcze był sygnał. Nie wiem, to chyba to. Jakiś guzik albo monety, ale o, to jest guzik spłaszczony. A. Właśnie. A nie, nieczytelny już. No taki koniec, pochodziło się troszeczkę, coś wyszło, coś nie wyszło. Lody jest, była przygoda, było fajnie. Tak więc czas wracać do domu. Tak więc kończymy dzisiejsze wykopki poczekania historii. Coś tam wyszło, coś nie wyszło. Jeżeli filmik ci się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę lub możesz też mnie zasubskrybować, czym da się. Do następnego. Hej!